Proszę Państwa, no właśnie, co to znaczy? Co to znaczy dobry szef? Dobry szef, czyli pan wiceprezes, pan Paweł Rowiński, przyszedł akurat na prezentację swojego kolegi ze swojego instytutu, żeby wesprzeć tutaj geologa, dlatego że geologa. Dziękuję za tak głębokie wyjaśnienie. Proszę Państwa, chciałem przedstawić pana profesora Stanisława Lasockiego z Zakładu Sejsmologii, z Instytutu Geofizyki PAN. Jednocześnie chciałem wyjaśnić, dlaczego właśnie osoba mało związana z biologią jest tutaj dzisiaj z nami. Mianowicie uznaliśmy razem właśnie z panem profesorem Rowińskim, że porozmawiamy także o niektórych zasadach, zasadach generalnych, ogólnych dla statystyki matematycznej czy matematyki w naukach biologicznych, w naukach o Ziemi, w naukach, nie wiem, wszelkich innych, w które wchodzi duży biznes, wchodzi polityka, no i wchodzą za tą polityką i biznesem chyba pieniądze, bo to i tutaj też jest taka przyczyna. Dlatego nie przedłużając, chciałem prosić o wsłuchanie się w tę prezentację w bardzo, bardzo szerokim zakresie. Panie profesorze, bardzo proszę. No bardzo dziękuję. Rzeczywiście sprawa jest, ta prezentacja jest właściwa dla konferencji, no to to zależy od konwenera. Zostałem zapewniony, że tak. Natomiast gdybym powiedział, że mój kontakt z naukami biologicznymi i medycznymi sprowadza się tylko do wrześniowego pobytu w szpitalu, to to nie jest zupełnie prawda, dlatego że w okresie, w tym czasie, kiedy większości z Państwa nie było jeszcze na świecie, to ja się zajmowałem, czyli w koniec lat 70. zajmowałem się wspomaganiem statystycznym badań medycznych, badań biologicznych i wielu innych. Dzięki temu można powiedzieć, że testowałem na próbach, które były dla mnie wrażliwe. Natomiast tutaj będę rzeczywiście mówił kompletnie o sprawach innych i nie tyle o jak nie powinno się prowadzić analizy statystyczne, ale jaka jest zależność pomiędzy nauką a biznesem albo nauką a przemysłem. Otóż można śmiało powiedzieć, że trzy rodzaje przemysłu rządzą światem, są najważniejsze. Przemysł zbrojeniowy, przemysł naftowy i przemysł farmaceutyczny. Także to, co ja będę mówił z punktu widzenia odpowiedzi przemysłu naftowego na niezbyt chętnie widziane wnioski, może dotyczyć przyszłości państwa, jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny. Zresztą takie sytuacje prawdopodobnie się zdarzają. Otóż sprawa katastrofy naturalnej, czy też pytania, czy jest to katastrofa naturalna i czy antropogeniczna, z 2012 roku, pozwolę sobie poprzedzić mottem. Często się spotykamy się ze stwierdzeniem, nie wierzę w statystykę. I rzeczywiście Mark Twain sformułował dalszą część tego, są trzy rodzaje kłamstw, kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka. To nie dotyczyło to statystyki matematycznej, niemniej jednak może bardzo często to jest rozciągane, nie wierzę w statystykę. Otóż odpowiedź jest, w statystykę nie należy wierzyć, należy ją tylko znać. Z wiarą to idziemy do kościoła. Natomiast statystyka jest rzeczą, tutaj zresztą wspaniale pan profesor wprowadził, to rzeczą jest to metoda, jest to matematyka, którą trzeba znać. Okej, okay, a teraz do adrem. Otóż pomiędzy 20 a 29 maja 2012 roku wystąpiła w prowincji włoskiej Emilia Romana katastrofalna seria trzęsień ziemi, z czego tam było 7 bardzo silnych trzęsień ziemi. Zaczynało się od trzęsienia ziemi do drugiej w nocy 20 maja o magnitudzie 6,1. O tej magnitudzie ja powiem później nieco. Natomiast kończyło się 29 maja. To jest, Włochy w ogóle są rejonem sejsmicznym, więc nie jest to tak bardzo niespodziewane, bardzo dziwne, natomiast rzeczywiście uderzyło to w obszar, który jest, w rejon, który jest bardzo licznie zasiedlony, jednocześnie tam są niezwykłej wartości, częściowo były niezwykłej wartości dzieła kultury materialnej człowieka. Zginęło 26 ludzi, poniosło śmierć, było szereg rannych, natomiast ogromne były straty materialne.
Tutaj widzimy na tym slajdzie położenie prowincji Emilia-Romana, a tutaj widzimy rozłożenie, tak tymi zaznaczone z tymi gwiazdkami czarnymi, rozłożenie epicentrów tych trzęsień ziemi, które były tematem właśnie rozważań, które spowodowały tą katastrofę. A tutaj widzimy przykłady wyniku tej katastrofy. To jest uszkodzenia budynków historycznych, budynków o ogromnym znaczeniu kulturowym. Najpierw, prawda, tutaj jest widać na tejże wieży, najpierw jak ona była przed trzęsieniem ziemi, po pierwszym trzęsieniu ziemi z 20 maja i po całej serii, czyli po całej serii, to już tylko gruzy. Podobnie było z budynkami przemysłowymi, tutaj też parę przykładów jest, one są tak średnio widoczne, no ale to już to oświetlenie powoduje, i także szereg strat było w obiektach mieszkalnych, w budynkach mieszkalnych. Łącznie oszacowano straty na 12,5 miliarda euro. Więc i teraz sytuacja była taka, w tym obszarze, w tym rejonie wydobywa się ropę i wydobywa się gaz ziemny. Pewno Państwo nie wiecie, ja też nie wiedziałem do momentu, kiedy nie zacząłem pracować w komisji, że Włochy są właściwie największym producentem ropy naftowej w Europie. Oczywiście największym producentem jest Rosja, ale wydobywa ropę naftową z obszarów pozaeuropejskich. W związku z tym ta działalność przemysłowa, działalność na wydobycie ropy i gazu jest jednym z istotniejszych elementów ekonomiki Republiki Włoskiej, ale jednocześnie, ponieważ było to trzęsienie ziemi na obszarach aktywności wydobywczej i jednocześnie wiadomo jest już od pewnego czasu, nawet popularnie, że jest możliwy wpływ działalności takiej na występowanie trzęsień ziemi. Przypadek geotermii w Bazylei, przypadek geotermii w Rotenbergu, szereg przy okazji przykładów związanych z wydobywaniem gazu z łupków, czy z hydroszczelinowaniem. W związku z tym zaczęły się pojawiać pytania wśród ludzi, wśród powiedzmy naukowców związanych z tym rejonem i także w administracji, czy ta działalność eksploatacyjna nie przypadkiem nie przyczyniła się do wystąpienia tej serii trzęsień ziemi. Teraz trzeba by powiedzieć pokrótce, na czym może polegać takie przyczynienie się. Otóż sejsmiczność antropogeniczna, czyli wywołana przez człowieka, czy związana z działalnością człowieka, występuje w związku z wieloma różnymi procesami technologicznymi, przede wszystkim związana z procesami wydobywczymi, znaczy które korzystają z zasobów ziemi. I dzieli się ona na dwa rodzaje. Rodzaj pierwszy to wytwarzalne. Jest to sytuacja taka, w której działalność technologiczna powoduje pękanie skał sama z siebie. Przykładem jest górnictwo podziemne, ponieważ tam się wykopuje, robi się dziurę, energia potencjalna się zmienia, prawda? Skały pękają i występują wstrząsy górnicze. Znamy to doskonale z Polski. Tutaj jest pokazany przykład wstrząsu górniczego o magnitudzie 3,4, który wystąpił w kopalni miedzi w 2016 roku. Wtedy zginęło 8 górników, 19 zostało rannych, były bardzo rozległe zniszczenia w instalacjach kopalnianych. Natomiast drugi rodzaj to jest tak zwana wyzwalana. Jest to w sytuacji, w której skały już są naprężone na skutek procesów wnętrzanych i dynamicznych, są silnie naprężone, czyli generalnie taka sejsmiczność wytwarzana występuje głównie w terenach aktywnych sejsmicznością naturalną. Skały są naprężone, natomiast działalność technologiczna jedynie daje impuls do pękania. Oczywiście można powiedzieć, że takie trzęsienie ziemi, które jest wyzwalane, ono wystąpiłoby prędzej czy później. Co więcej, można nawet śmiało powiedzieć, że popchnięte do wystąpienia jest słabsze niż takie, które by prędzej czy później przezwyciężone zostały przez siły tektoniczne, odporność skał i to trzęsienie ziemi by wystąpiło. Natomiast z punktu widzenia ludzi, którzy mieszkają na tym terenie, informacja taka, że właśnie dobrze się stało, że wam ten dom zburzyło, bo jakby za 100 lat wystąpiło trzęsienie ziemi, to straty byłyby większe, jest żadną informacją. W związku z tym naturalne jest zainteresowanie możliwością, czy faktem, czy nastąpiło wyzwolenie, czy nie.
Tutaj jako przykład pokazałem, przykładem takiej działalności może być zatłaczanie wody w skały, które ta woda migrując poprzez porowatość skał może dotrzeć do naprężonego elementu, naprężonego uskoku i spowodować, że ono zostanie, zmniejszony zostanie współczynnik tarcia, zostaje posmarowany. I w tym momencie to osłabiona jego wytrzymałość na naprężenie tektoniczne spowoduje, że wystąpi trzęsienie ziemi. Taki przykład to jest trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,9 Wenchuan w Chinach w 2008 roku, które wyzwolone, ale z pytajnikiem, do którego zaraz wrócę, zostało przez napełnienie zbiornika przy zaporze Zipingpu. Wówczas zginęło 69 tysięcy osób, ponad 18 tysięcy zostało, zaginęło ponad 370 tysięcy rannych, ogólnie straty materialne 20 miliardów dolarów. Otóż proszę Państwa, jedną rzecz odnośnie tych magnitud, bo Państwo nie jesteście na pewno oswojeni z tym, różnica pomiędzy magnitudą 3,4 a 7,9 to jest około 4 miliona razy silniejsze było to niż to. Wstrząsy samoistne, wytwarzane przez działalność technologiczną nigdy nie mogą być bardzo silne. One sięgają magnitud 5, natomiast tego typu zjawiska muszą być wyzwolone, muszą główną rolę odgrywać wstępne naprężenia przez siły tektoniczne. Druga sprawa, ten pytajnik. Skoro tak jest, skoro występuje wstrząs na terenie aktywnym sejsmicznie, to zawsze się pojawia pytanie, czy to było naturalne? Może to było naturalne, a może to było wyzwolone. Jeżeli było naturalne, to to wola boska, act of God. Rzadko kto na terenach sejsmicznych jest w stanie ubezpieczyć swoją własność. W związku z tym trudno. No, trzeba się powiedzieć sobie, zniszczona została mój dom. Jeżeli to było wyzwolone, a to co, sytuacja się zmienia. Mamy winnego, ten, który wyzwolił, ten, który powodował, to częściej nie wystąpiło, niech płaci. I taka podstawowa sprawa była związana także z Emilią Rombem. W związku z tym na prośby, na powiedzmy na działania lokalnych społeczności, NGO-sów i tak dalej i administracji prowincji Emilia-Romana w końcu na poziomie już centralnym zostało przez dyrektora Krajowego Departamentu Ochrony Ludności Włoch została powołana komisja IKEZE. W skład tej komisji, taka sześcioosobowa międzynarodowa komisja, która miała, w skład tej komisji wchodziło 5 naukowców i 1 przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego, który miał się kontaktować z przemysłem w celu wyciągnięcia właściwych danych. A w tej grupie ja także miałem przyjemność uczestniczyć i ja jestem odpowiedzialny za analizy statystyczne. Otóż pytanie zostało postawione następujące przed komisją. Czy to jest możliwe, że ta katastrofa została wyzwolona działaniami eksploatacyjnymi, takimi jak eksploatacja ropy i gazu, albo działaniami takimi jak napełnianie podziemnych zbiorników gazu. Tutaj proszę Państwa, przed chwileczką Pani Profesor mówiła o big data, a ja powiem, że my mamy problem little data, ponieważ my nie prowadzimy eksperymentów, my prowadzimy obserwacje. Nie jesteśmy w stanie ani powtórzyć, ani mieć więcej danych. Jak żeśmy zebrali 120 w okresie pomiędzy, w ciągu 7 lat przed trzęsieniem ziemi, tak te 120 musimy opracować. Musimy wnioski wyciągnąć z tych 120 danych, bo to dokładnie tak było. Dane sejsmologiczne, które otrzymaliśmy, to były informacje o słabych wstrząsach w ciągu 120 słabych wstrząsach, które poprzedziły tą serię katastrofalnych trzęsień ziemi. W tym rejonie, nie wszystkie mogły być związane z sprawą, i które wystąpiły do maja, jak już powiedziałem, 2005 roku, oraz informacje o tych 7 silnych wstrząsach. Mieliśmy też szereg innych informacji geofizycznych, ale to nie było to traktowane analizą statystyczną, w związku z tym o tym nie będę mówił. Proszę Państwa, muszę jedną rzecz powiedzieć. Komisja na samym początku przyjęła jako hipotezę wstępną odpowiedź nie, ponieważ były wyraźne sygnały, przede wszystkim sprawa odległości od możliwego punktu triggerowania, czyli pobudzenia, a pierwszego trzęsienia ziemi, skłaniały nas na to, że właściwie patrzyliśmy, dobra, zrobimy swoją robotę, pobadamy wszystko i powiemy uspokajająco, no niestety, act of God. Ale
szczegółowa analiza statystyczna zaczęła wzbudzać w nas wątpliwości. Po pierwsze zadaliśmy się, robotę zrobić porządnie, w związku z tym zadaliśmy sobie pytanie porządne. Po pierwsze pierwsze pytanie to czy te 120 wstrząsów było to po prostu tak zwanym tłem sejsmicznym. Otóż tło sejsmiczne to są małe wstrząsy, małe trzęsienia ziemi, które występują zawsze na terenach sejsmicznych i które mają określone charakterystyki. To się wiadomo, znaczy wiemy jakie one są i teraz jeżeli te 120 wstrząsów było tłem sejsmicznym, to znaczy nie miały żadnego związku ani z działalnością przemysłową, ani w szczególności z tymi silnymi trzęsieniami ziemi. Po prostu była to seria obserwowana, i która mogłaby być obserwowana równie dobrze 10 lat wcześniej i takie same miałaby własności. Między innymi istotnym, charakterystyczną cechą dla tła sejsmicznego jest czas, że czas pomiędzy wstrząsami ma rozkład wykładniczy. Otóż postawiliśmy w związku z tym hipotezę zerową, czy czas pomiędzy zdarzeniami ma rozkład wykładniczy i badaliśmy na pełnej serii oraz na podpróbach. Badanie na podpróbach sekwencyjnych czasowo, głównie chodziło tam o to, żeby stwierdzić, czy na wczesnych, czy wczesne wstrząsy, czyli bardzo odległe w czasie od głównych trzęsień ziemi, nie były przypadkiem serią sejsmiczną, bo te bardzo blisko mogły być tak zwanymi foreshockami, czyli wstrząsami, które pokazują zapoczątkowanie katastroficznego procesu sejsmicznego, ale same w sobie nie są wywoływane przez żadne inne zewnętrzne czynniki. Ale odpowiedź była nie. I teraz właściwie powodem tego, że wstrząsy słabe nie są tłem sejsmicznym, no to właśnie nie było innej możliwości. No trzeba powiedzieć, być może były to, ten wynik nie był skutkiem aktywności technologicznej i wpływu tej aktywności technologicznej na procesy sejsmiczne w tym rejonie. Chciałem tutaj tylko jeszcze dodać, proszę Państwa, dwie rzeczy, które do tego fantastycznego prezentacji Państwa, ale zwłaszcza Pana Profesora, który mówił o bardzo podstawowych sprawach. Otóż pamiętajcie Państwo, że po pierwsze, jeżeli ustalimy poziom istotności 5%, to możemy się pomylić. Mamy 5% szans, że się pomylimy we wnioskowaniu. Proszę pamiętać, 5% to nie jest wcale tak mało. Wyobraźmy sobie, że jest 95% szans na przejście przez przejście dla pieszych, a 5% na to, że nas przejedzie samochód. To tam same trupy by były dookoła tego przejścia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że testy statystyczne są konkluzywne na odrzuceniu. Jeżeli stwierdzimy, że dana hipoteza zerowa przy poziomie istotności 5% zostaje odrzucona, to okej, no to jest odrzucona, czyli z prawdopodobieństwem pomyłki 5% mówimy, że efekt jest odwrotny. Natomiast jeżeli nie zostanie odrzucona, to albo hipoteza zerowa jest prawdziwa, albo nie mieliśmy wystarczająco różnych danych, albo nie mieliśmy wystarczająco mocnego testu i tak dalej. Czyli znajdujemy się w obszarze nie wiadomo. Co nie znaczy oczywiście, że należy, to będzie taki referat o torturowaniu danych, że należy je dalej tak torturować, żeby dojść do tego, żeby w końcu było to. Albo zrobić wielokrotne testy bez korekty i otrzymać w końcu tą upragnioną korelację, która musi się zdarzyć 1 na 20 przypadków. Tak, oczywiście znowu statystycznie 1 na 20. Więc w każdym razie to ten test wykazał i to był taki pierwszy sygnał, że powinniśmy jednak być ostrożniejsi, powinniśmy bardziej szczegółowo się przyjrzeć danym, ponieważ ta nasza hipoteza wstępna, że odpowiedź będzie nie, że nie było żadnego wpływu ludzkiego, otóż zaczęła ona drżeć. Oto w dalszym ciągu zrobiliśmy znowu bardzo proste statystyczne analizy, cóż można zrobić ze 120 danymi. Głównie chodziło o to, czy żeby wyłowić z tych 120 danych znowu podgrupę, która by była czasoprzestrzennie związana z tymi silnymi trzęsieniami ziemi. Czyli oddzielić te, które prawdopodobnie występowały gdzieś tam właśnie jako fragmenty tła sejsmicznego. I tutaj zastosowaliśmy hierarchiczną analizę klastrową w przestrzeni czas położenie. Z tym, że wiadomo jest, że czas się nie porównuje, nie da się porównać bezpośrednio z położeniem. Nie wiadomo, czy godzina w czasie jest większa niż kilometr w przestrzeni.
albo po prostu są to rzeczy nieporównywalne. Natomiast tutaj jest możliwość, i tutaj użyliśmy do tego celu, tak zwanej transformacji do wymiarów równoważnych, która zmienia właśnie dowolne parametry nieporównywalne ze sobą w parametry porównywalne, które jednocześnie mają metrykę euklidesowską, czyli pozwalają na liczenie odległości w klasyczny sposób, jako suma kwadratu i pierwiastek z tego. Tak, dzięki temu można było wykonać poprawnie analizę klastrową, gdzie poprawnie była zdefiniowana odległość. Więc i analiza ta klastrowa doprowadziła do zidentyfikowania czterech silnie połączonych klastrów, tutaj one są pokazane od 1A do 2B, w których pierwszym, tym 1A, niezwykle silnie sklastrowanym było 23 wstrząsy poprzedzające i 7 głównych trzęsień ziemi. I do tego, tych wszystkich 23 i 7, do klastra 1-2 należały wszystkie główne i 5 ostatnich wstrząsów poprzedzających, co dosyć nie było zaskakujące, bo te spodziewaliśmy się, że te 5 ostatnich poprzedzających to jednak były to wstrząsy, które miały znamiona foreshocków. Można by powiedzieć, że to jest banalne. No oczywiście, że 5 ostatnich, a nie 5 pierwszych. Ale proszę zauważyć, że te 5 ostatnich to mogły się znajdować gdzieś na przykład na Syberii. I to byłaby wtedy korelacja w czasie przypadkowa. Przypadkowa koincydencja. W związku z tym tutaj chodziło o to, żeby ustalić w przestrzeni, w czasie i w przestrzeni jednocześnie. No i w związku z tym zaczęliśmy dalej badać tylko te 23 wstrząsy, ponieważ one miały związek czasoprzestrzenny z głównymi trzęsieniami ziemi. Ale w dalszym ciągu musieliśmy się przyjrzeć i przeanalizować dane produkcyjne. Otóż nasza uwaga skupiła się tylko na koncesji koncernu ENI, koncesji Mirandola, gdyż, jak już powiedziałem, wtedy obowiązywała właściwie taka, no, można powiedzieć, zasada, albo przyjęta była zasada, że wyzwolenie wstrząsów nie może być odbywać się w odległości większej niż powiedzmy do 5 kilometrów. A tutaj, więc przede wszystkim, jeśli tak, to produkcja tylko na obszarze, który był bliski tej przestrzennie tej serii trzęsień ziemi, zwłaszcza temu pierwszemu wstrząsowi. Oprócz tego, analizowaliśmy produkcję ropy i gazu, ale w szczególności objętości zatłaczane, ponieważ po pierwsze, jeżeli się zatłacza wodę pod ziemię, to znane było i znane jest, że ta zatłaczana woda może powodować efekt triggerowania. Wszystkie, cała ta seria ostatnich trzęsień ziemi z Oklahomy niezwykle sławna, gdzie tam nigdy to nie był rejon sejsmiczny, a potem się okazało, że jest rejonem sejsmicznym, była spowodowana właśnie wastewater injection, czyli zatłaczaniem zużytej wody z powrotem pod ziemię, ale nie z hydroszczelinowaniem. Ale wracając do sprawy. Otóż Państwo pewno nie wiecie, ale w takich końcowym okresie produkcji, który bardzo długo trwa, produkcji czy wydobycia ropy i gazu, stosuje się zabieg następujący. Wtłacza się do zbiornika wodę, woda jest cięższa od ropy, gaz jest najlżejszy, czyli w takiej pułapce znajduje się gaz na górze, potem ropa, potem woda, no i ta woda, można powiedzieć, wypiera tą ropę. Utrzymuje się dzięki temu ciśnienie złożowe na odpowiednio wysokim poziomie, że dzięki temu ropa jest wyciskana. No ale nigdy nic nie jest szczelne, ta pułapka ropno-gazowa nie musi być szczelna i nie jest tak, że ona nie ma kontaktu z innymi fragmentami skał, w szczególności, że nie ma kontaktu z miejscem, w którym może być potem wystąpić trzęsienie ziemi. Ale w każdym razie zaczęliśmy badać między innymi tą objętość i ciśnienie zatłaczane, ale jak już powiedziałem, ta odległość była bardzo duża, tutaj jest otwór iniekcyjny, tutaj było pierwsze trzęsienie ziemi i odległość pomiędzy tymi dwoma punktami była 22 km, ale proszę zauważyć, że pomiędzy innymi należącymi do tego nawet pierwszego klastra była odległość jeszcze większa. W tej chwili pojawiły się prace, ostatnia była w Science Advances, która mówi o tym, że odległość, że takie wyzwalanie może być do powyżej 60 km. W związku z tym, no ale to był rok 2013, więc musieliśmy się liczyć z otoczeniem albo liczyć się z wiedzą, która do tej pory została zebrana. Niemniej jednak, mimo tej znacznej odległości, która dawała wątpliwość, możliwość wpływu
człowieka zaczęliśmy sprawę badać, zaczynając od tego, że tylko właściwie wizualnie sprawdzaliśmy, czy dane iniekcyjne były stałe, czy też one się zmieniały. Okazało się, że one się zmieniały bardzo silnie. Ciśnienie na głowicy tego otworu było najpierw bardzo wysokie przez parę lat, potem gwałtownie spadło. W okresie tym rocznym poprzedzającym tę serię trzęsień ziemi, w okresie rok przed tym trzęsieniem ziemi i do 2 lat przed trzęsieniem ziemi to ciśnienie było bardzo niskie i rok przed trzęsieniem ziemi zostało gwałtownie zwiększone ciśnienie, dlatego że otwarto inny otwór produkcyjny, ale to już jest mniej ważne. To ciśnienie zostało gwałtownie zwiększone i co więcej rosło szybko w miarę upływu czasu. I teraz to mamy teraz ten punkt, którym powinna nastąpić zmiana, albo jeśli cokolwiek był wpływ produkcji na sejsmiczność, to tutaj powinno to ten skokowa zmiana ciśnienia powinna się w jakiś sposób zaznaczyć. A dlatego to postawiliśmy pytanie sobie. Po pierwsze, czy skokowy wzrost ciśnienia zatłaczanej cieczy, tej wody, na rok przed katastrofą korelował się ze wzrostem liczby wstrząsów poprzedzających, czyli tych wstrząsów słabych, które mieliśmy do dyspozycji tam 23. Oraz, 120 wtedy, do pierwszego. A do drugiego, czy te wstrząsy 23 wstrząsy, które występowały w tych klastrach związanych z silnymi trzęsieniami ziemi, były także występowały w okresach, raczej w okresach wzrastającego niż malejącego ciśnienia. No i hipoteza zerowa, że statystycznie nie było różnicy, a test był banalny, dlatego między innymi napisałem tam w opisie do tego, co zamierzam mówić, że czasami niezwykle prostymi metodami da się dojść do całkiem interesujących wniosków, zwłaszcza kiedy nie można zastosować trudniejszych metod, bo jak się ma 23 punkty, to little data zaczyna nas niezwykle maltretować. Nie powiem, że zazdroszczę pani zajmowaniem się big data, zresztą my to robimy też w przypadku, jeżeli na przykład się sejsmogramy próbkuje, bo to wtedy mamy to 100-hercowe próbkowanie kilku godzin, więc to jest rzeczywiście, wtedy są big data, a tu akurat były little data. Otóż zastosowaliśmy test binomialny, a test binomialny, czyli test dwumienny, po prostu mówi tylko tak, jak rzucamy monetą, to się spodziewamy, że mniej więcej będzie 50% rzutów będzie reszka, a 50% będzie orzeł, jeśli moneta jest prawidłowa. Jeśli jest nieprawidłowa, no to założymy, będzie więcej reszek niż orów, statystycznie więcej, czyli będziemy w stanie powiedzieć, gdyby była prawidłowa, jakie jest prawdopodobieństwo, że na 100 rzutów 90 było reszek, a tylko 10 było orów. No powiemy, że pewno prawdopodobieństwo to jest małe. Jak małe, to uzyskujemy poprzez statystykę testową. Natomiast jednocześnie będzie to odpowiedź na pytanie, że skoro tak nie powinno się było zdarzyć na poziomie 5% prawdopodobieństwa, no to znaczy, że moneta była nieprawidłowa. Sugeruje to, że moneta prawdopodobnie była nieprawidłowa, albo stół na przykład, na którym żeśmy się robili, ten eksperyment był nieprawidłowy, albo szereg innych czynników, natomiast eksperyment ten nie był prawidłowy. Jeżeli będziemy, tutaj sytuacja była bardziej skomplikowana, bardziej przypominająca rzut kostką, w której po jednej stronie byśmy liczyli jedynki i dwójki, a po drugiej od trójki wzwyż. No znowu tutaj w takiej sytuacji spodziewamy się, że 1/3 wyników będzie należała do plusa, czyli jedynka, dwójka, a 2/3 do minusa, czyli od 3 do 6. I to tak mniej więcej działa w każdym przypadku. Tutaj ten liczebność, czy też ilość możliwości raczej określała skala czasowa. Gdy pytanie pierwsze, wszystkie wstrząsy to jest wynik, który na poziomie istotności przyjętym mówił, żeby odrzucić hipotezę o tym, że nie było istotnej różnicy. Co więcej, to było, ponieważ to był test jednostronny, to zdecydowanie więcej było po stronie wzrostowej, czyli tam, gdzie ciśnienie rosło, to było więcej wstrząsów, a jak malało, to było mniej, co zresztą, no tak powinno być, ale pod warunkiem, że te wstrząsy są związane z tym ciśnieniem. Znowu w klastach podobnie, czyli w obu odpowiedziach tak, a jeżeli powiemy tak powinno być, jeśli są związane, tak było, to znaczy, że są związane raczej.
Przy czym jeszcze zrobiliśmy inne badanie, badanie bardziej skomplikowane. Nie będę go opisywał, powiem tylko o wyniku. Wynik był, że pole naprężeń także się zmieniło się w ciągu tego roku, kiedy poprzedzającego, kiedy to ciśnienie było znacznie wyższe. W podsumowaniu krótkim tych wszystkich badań. Po pierwsze, niektóre cechy sejsmiczności, jedną pokazałem, mówiły, że te słabsze wstrząsy różniły się od cech tła sejsmicznego. Potem, że były one związane z przynajmniej czasoprzestrzennie z katastrofalnymi trzęsieniami ziemi, 7, które mieliśmy do dyspozycji. Następnie, że gwałtowne zwiększenie objętości wody zatłaczanej i szybkości wzrostu ciśnienia zatłaczanego rok przed korelowało ze wzrostem aktywności sejsmicznej w roku poprzedzającym katastrofę, czyli oddziaływało. Następnie, że oddziaływały także ze zmianami kierunków naprężeń. W związku z tym był wniosek, no oczywisty i teraz tylko jak jednak przeczytam, jaki był końcowy. Nie można wykluczyć, że eksploatacja ropy i gazu oraz zatłaczania wody w tej koncesji Mirandola mogła wyzwolić serię trzęsień ziemi. Proszę Państwa zauważyć, że nigdy nie powiedzieliśmy, bo nie mieliśmy do tego prawa, żeby powiedzieć, że było. Powiedzieliśmy, że nie można wykluczyć. No okej, ale to ma swoje implikacje. Natomiast tutaj jeszcze morały, ale to już ogólniejsze bardziej, ja nie powinienem ich tutaj, nie ośmielam się je podawać z punktu widzenia tego mojego doświadczenia od lat 70. Po pierwsze, że wynik wnioskowania to nie jest, nigdy nie daje nam pewności. Nie możemy powiedzieć na pewno, dlatego komisja zdecydowała się na sformułowanie bardzo miękkiego wniosku. Nie można wykluczyć. To nie znaczy, że on jest. Po drugie, statystyka matematyczna, to już pan profesor pokazywał, niewątpliwie jest sztuką, bo zależy od użytych metod, zależy od testów i tak dalej. Czasami udaje się wyciągnąć bardzo niewielkie ilości informacji, bardzo istotne wnioski. Natomiast proszę pamiętać, że to jest dziedzina matematyki, ścisła dziedzina matematyki, a zatem jeżeli są wszystkie zachowane są założenia metod, jeżeli te metody są użyte poprawnie, to nie można otrzymać wniosków, które byłyby sprzeczne z rzeczywistością. I wreszcie, to jest najważniejsze, to też tu pan profesor powiedział, nie. Często używa się wnioskowania statystycznego do potwierdzenia tego, co widać, ale bardzo jest, najfajniejsze jest, kiedy się uda wyciągnąć to, czego nie widać. Jak się uda zweryfikować hipotezę, którą pierwotnie uważam, że tak, a ja go zweryfikuję negatywnie, myliłeś się chłopie, trzeba, jest inaczej. Jakie były dalsze wnioski tu komisji IKZ? Otóż proszę Państwa, zaraz jak ten raport się został sformułowany, został przekazany do Ministerstwa, do tego Departamentu Ochrony Ludności, został przekazany prezydentowi tej prowincji Emilia-Romana, został też opublikowany w internecie, no to pojawił się u nas do kilku z członków komisji, był telefon od reportera z Science Magazine, który chciał wywiad. Ale myśmy się umawiali w obrębie komisji, że prawo do wywiadu ma tylko przewodniczący komisji, czyli profesor Peter Stice z Uniwersytetu Keele University, albo sekretarz komisji, czyli profesor Paolo Gasparini z ośrodka badawczego AMRA w Neapolu. No więc do mnie też zadzwonił pan, przedstawił się i że on by chciał wywiad. Ja no to mówię mu, no to, że odesłałem go. Podejrzewam, że tak to się stało i obawiam się, że ten wywiadu nie uzyskał nawet od tych, do których się kierował. Bo w sumie to, co mieliśmy do powiedzenia, zostało powiedziane w raporcie. Nie było żadnego powodu, żeby pytano nas, czy wina była, albo czy dało się zapobiec, albo czegoś tam. To są absurdalne pytania, z którymi ja się spotykam bardzo często, jak jest silniejsze trzęsienie ziemi, no bo wtedy jest najmniej klonów medialnych i oni przychodzą i mówię, najlepiej by było, jak ja bym zawsze mówił tak, pytacie się, czy to trzęsienie ziemi można było przewidzieć, a ja tak. Nie? Albo czy w związku z tym, czy kto jest winny, czy winni są naukowcy z tamtego kraju, a ja tak. Nie? To byłaby sensacja, to byłby news. Natomiast w związku z tym trzeba, żeby unikać fake newsów, trzeba być, tak powiem, rozważnie oszczędnym.
Natomiast wiedzieliśmy, że właśnie razem z koncertem Gaz Plus, czyli jakby adresatami bezpośrednimi naszych wniosków, powołał sobie własną komisję złożoną z naukowców światowej klasy, dobrych, którzy, zgadnijmy, co stwierdzili. No właśnie, no i stwierdzili, że nie było żadnego związku. No już, na pewno. Nie mówili, że raczej się wyklucza, albo z dużym prawdopodobieństwem można wykluczyć. Nie, oni powiedzieli, nie było żadnego związku. No to my w tym momencie chcieliśmy odpowiedzieć i skoro się tak Science interesowało, że tak chciało z nami rozmawiać, no to przygotowaliśmy pracę, która była streszczała te wyniki w bardziej przystępny sposób, dodawała jeszcze inne informacje i posłaliśmy do Science i natychmiast otrzymaliśmy odpowiedź, że to już to nikogo nie interesuje. Ten temat nie jest interesujący dla szerokiej publiczności. No dobra, no to nie jest interesujący, to potem jeszcze spływaliśmy z Nature do Science, ale tam też nie był interesujący. Tymczasem w pracach Nature Geoscience to jeszcze odpowiedział, że skoro jest opublikowany raport w internecie dostępny, no to właściwie nie ma po co publikować w czasopiśmie naukowym. No dobra, to myśmy się poddali, właściwie przestaliśmy się tym interesować. Natomiast pojawił się szereg prac w ważnych periodykach naukowych geofizycznych, szereg, znaczy kilka prac, ale które z całą stanowczością mówiło o tym, że nie. Nigdy nie została dokonana krytyczna analiza metod użytych w naszym raporcie. Podstawą tego nie było modelowanie procesu szczerpywania ropy oparte na jakimś tam modelu fizycznym. I teraz wracamy do tej nauki, proszę Państwa. To nie jest tak, że tylko statystyką można kuglować. Kuglować można każdą metodą i każdymi wynikami. W tej chwili w Horyzoncie Europa właściwie program jest taki, że będziemy modelować wszystko. Czyli nie zastanawiamy się, czy ten model jest rzeczywisty. Już dane przestają nam, wreszcie nam przestaną przeszkadzać. Będziemy używać precyzyjnych modeli z użyciem hiperkomputerów, z użyciem cloudów i tak dalej. Tak jest dokładnie napisane w programie Horyzont Europa. I będziemy już wszystko mieli rozwiązane. No dobrze. W każdym razie tutaj. To było zastosowanie modelu. Przy okazji, oczywiście ja tam zaglądałem do tego, co zostało napisane, chociażby dla przyzwoitości i pamiętam, jak na jednej z konferencji geofizycznych jeden z autorów przedstawiał te ich wyniki, które zostały opublikowane wcześniej, no i że nie ma żadnego wpływu na... I ja zapytałem się o to, co było w modelu, to znaczy, czy były ten efekt, na przykład efekt dyfuzyjny, czy był uwzględniony, który był bardzo... Śmiało odpowiedział, że nie. Ale nadal podtrzymywał tezę o braku wpływów. Więc okej, no to jak brak wpływów, to brak wpływów. Sprawa się potoczyła. Niektóre czasowe, tak niektóre nawet, muszę powiedzieć, broniły nas. Zwłaszcza Włosi nas bronili. Znaczy Włosi, myśmy też mieli tam grupę włoskie, ale to była komisja włoska, ale naukowcy, którzy nie związani byli z komisją, bardziej byli związani z przemysłem naftowym, też uważali, że to nie jest taki ten absolutny wniosek. A swoją drogą myśmy w raporcie też mieli takie modelowanie i też z tego modelowania wyszło, że nie ma efektu. Natomiast to modelowanie ma swoje ograniczenia, jak każda metoda. Otóż, proszę Państwa, co dalej? No dalej czas mijał. Niestety dwóch członków komisji opuściło ten świat i teraz jest bada być może w bardziej fair atmosferze inne efekty. Natomiast pan profesor Gasparini, świetny naukowiec, wulkanolog, profesor Paolo Scandone. Poza tym i profesor Hinges z GFZ-u z Niemiec, i profesor Stajskil przeszli na emerytury. Ja właśnie jestem jedynym czynnym zawodowo naukowcem z tej komisji, w związku z tym czasami czuję się w obowiązku odpowiedzenia, jeżeli jeszcze jest jakieś pytanie. Otóż w tym roku nastąpił wysyp pytań, ponieważ ludzie nie popuszczą, jeżeli to nie jest act of God, albo jest na to szansa, to jest odpowiedzialność firmy, a każdy nawet po długim okresie chciałby uzyskać za to jakieś tam częściowe odszkodowanie. To nie do mnie należy, czy to powinno być wypłacane, czy nie, do jakiego stopnia była wina przedsiębiorstwa. Ale pojawili się dziennikarze z telewizji RAI,
którzy przeprowadzili wywiad najpierw z profesorem Steissem w Rzymie, potem przyjechali, jak ja byłem na takim projektowym konferencji w Pizie, przyjechali do mnie, godzinny wywiad, co się z nim dalej stało, to nie wiem, ale pewno gdzieś został puszczony. Natomiast powodem tego było to, że wygrzebali, że część danych technologicznych została zatajona. W szczególności dane, myśmy w ogóle nie brali pod uwagę możliwości udziału zbiornikowania gazu, bo otrzymaliśmy z przemysłu naftowego informację, że ten zbiornik jeszcze był niewykorzystywany. Natomiast oni wygrzebali, że były tam przeprowadzone testy ciśnieniowe, czyli było takie overpressure na to i teraz to rzeczywiście mogło, czy się dopisało, czy nie, można by przeanalizować te dane, trzeba by mieć ciśnienie i tak dalej. To jeszcze raz trzeba by do tego wszystko wrócić. Natomiast to był maj, czerwiec tego roku, więc sprawa się, mimo tego, że minęło od naszego werdyktu, początek 14 roku, no to ile będzie, 5 lat, to sprawa się dalej toczy, a jak już powiedziałem, wyjaśnienie, czy coś jest wyzwolone, czy naturalne, jest bardzo trudne. I to by było na tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, mimo tego, że jesteśmy daleko od siebie. Dziękuję bardzo. Pytanie, komentarze. Pan profesor Węgleński, bardzo proszę. Węgleński, Uniwersytet Warszawski. Chciałem zapytać o taką rzecz. Czy zamiast stosować rozmaite metody statystyczne w celu ustalenia tego związku pomiędzy działalnością człowieka a trzęsieniami ziemi, nie wystarczyłoby zajrzeć do podręczników historii i zobaczyć, czy w czasach, kiedy nie było tak rozwiniętego przemysłu i pobierania czy zalewania wodą jakichś wyrobisk, czy wtedy takie serie trzęsień ziemi się zdarzały, czy się nie zdarzały. Przecież chyba takie dane na pewno, zwłaszcza dotyczące dużych trzęsień, musiały być odnotowywane. To znaczy, ja wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Oczywiście teren, Włochy są sejsmiczne. Trzęsienia ziemi w prowincji Emilia Romana występowały. Było silne trzęsienie ziemi w Ferrarze i myśmy to wszystko wiedzieli. To jest teren sejsmiczny. I tam te trzęsienia, które wystąpiły w 2012 roku, wystąpiły prędzej czy później. To nie jest sytuacja taka, w której przemysł naftowy powoduje, że pękają skały. Skały są naprężone silnie i teraz po pewnym czasie te naprężenia tektoniczne rosną z każdym na skutek ruchu płyt kontynentalnych i oceanicznych, rosną z każdym rokiem i po pewnym czasie przekracza te naprężenia, wytrzymałość materiału, to pęka i jest trzęsienie ziemi. Także to nie jest powiedziane, że tam nie było trzęsienia ziemi i miałoby nie być bez sensu naftowego. Pytanie jest tylko takie, czy to, że była działalność technologiczna, przyspieszyło proces powstania trzęsienia ziemi na tych uskokach? I otóż odpowiedź taka jest, że nie można tego wykluczyć. To nie jest powiedziane, jeszcze raz mówię, moglibyśmy powiedzieć ludności, tym, którzy miały te domy poniszczone, nie martwcie się, w sumie dobrze się stało, bo za 50 lat byłoby dużo gorzej. Bo trzęsienie ziemi, które naturalnie się rozładowuje, jest zawsze silniejsze od tego, które rozładowuje się na skutek wyzwolenia, trygerowane. Ale to wcale nie znaczy, że to nie byłoby trygerowane. Rzymskich. Tak, tak. Mówię, zdarzały się. To jest teren sejsmiczny i za czasach rzymskich, i za paleo czasach i tak dalej. W całej historii czwartorzędu aż do te dzisiaj trzęsienia ziemi tam były. Dziękuję. Jeszcze mamy jedno pytanie, bardzo proszę. I jeszcze drugie w środku sali. Dzień dobry, agencja Topnius. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa odnośnie mediów. Chciałem się spytać, panie profesorze, czy na podstawie tych badań można wykonkludować, ładne słowo polskie, jakiś model matematyczno-fizyczno-chemiczny, który by nam podpowiadał, kiedy przekroczymy swoje kompetencje jako ludzie i możemy się spodziewać jakiegoś trzęsienia ziemi? I takie pytanie dodatkowe, czy wnioski z tych badań zostały jakby sprzedane do innych krajów, gdzie można tego typu zjawiska też odnotować? Dziękuję bardzo. Najpierw na drugie. Tego typu badania, tego typu analizy prowadzone są w wielu miejscach świata.
i stwierdza się niewątpliwie związki przyczynowo-skutkowe jakieś tam, ale one są słabo rysujące, to są związki o charakterze korelacyjnym, nigdy nie są związki to dosłowne. Wie pan, to jest tak trochę jak się weźmie deskę, która jest z materiału różnorodnego i się ją zgina, no to w pewnym momencie ona pęknie, ale powiedzenie, gdzie ona pęknie i dlaczego i w którym momencie jest bardzo trudne. To samo zresztą powiem tu do nauk medycznych, proszę Państwa, zawały serca, no, mamy aparaturę, badamy, proszę mi pokazać jednego lekarza, który powie, kiedy będzie zawał i jak silny, to ja wtedy będę przewidzę trzęsienie ziemi. I no a teraz, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, czyli mamy jakikolwiek generalny wniosek na temat tego, na przykład nie hydroszczelinować, albo tak to zrozumiałem, albo nie wiercić, albo... Otóż nie ma takiego wniosku. Mówi się, znaczy nieżyjący właśnie mój przyjaciel, profesor Paolo Gasparini mówił, no risk, no energy. Jak chcemy mieć energię, to w każdym przypadku, geotermia, wszystko jedno, nawet te OZ-y, a elektrownie atomowe, a składowanie odpadów, no po prostu nie wiemy wszystkiego, poszukujemy związków, co jest dobre w przypadku sejsmiczności wyzwalanej, czyli ogólnie antropogenicznej, to jest to, że modyfikując proces przemysłowy, możemy utrzymywać, przynajmniej hipotetycznie, potencjalnie możemy utrzymywać zagrożenie sejsmiczne na akceptowalnym poziomie, ale to jest tylko potencjalne, natomiast stan wiedzy na to, tak procesu różnorodnego na to nie pozwala, a w sytuacji, kiedy to jest na terenach sejsmicznych, to jest jeszcze bardziej sprawa skomplikowana. Bardzo proszę. Znowu przychodzi mi w udziale powtórzyć pytanie, ale szczerze jestem szokowany, że człowiek potrafi zrobić taką rzecz. Nie wiedziałem, że człowiek potrafi wyzwolić trzęsienie ziemi. Więc pytanie jest takie, ile procent statystycznie rzecz biorąc ostatnich trzęsień ziemi to jest pokłosie działań człowieka? I drugie pytanie jednak zapytam, ile procent trzęsień ziemi możemy przewidzieć? Lakoniczne pytanie, ale myślę, że okay. Trafia w sedno. Drugie pytanie, odpowiedź jest zero. A pierwsze pytanie to jest z kolei kontekst. Ile, z jakiej liczby? Otóż proszę pamiętać, że obserwowanych trzęsień ziemi w ciągu roku jest ponad 5 milionów. W związku z tym stwierdzenie, czy one są, większość ich jest niewywoływanych. Ja czytałem kiedyś takie statystyki, że na terenie Tokio jest 5 trzęsień dziennie. Tak. Większość z nich jest oczywiście nieodczuwalna. Znaczy, ja teraz byłem w Japonii i właśnie, tylko nie w Tokio, to było tylko w, no ale w sumie blisko, tylko Fuji. Kiedy oprowadzano nas po ośrodku wulkanologicznym, powiedział, kurczę, do dzisiaj ten Japończyk, który tam stale jest, mówi, dzisiaj wyjątkowo nie czułem trzęsienia ziemi. Więc to, tak ta sprawa wygląda, więc powiedzenie tutaj, ile, jaki procent jest wyzwalany, albo i związku, proszę jednocześnie pamiętać, to wszystko musi być zrównoważone. Tak samo jak w każdej odpowiedzi na szkodliwość danej działalności przemysłowej, to musi być zrównoważone. Nie jesteśmy w stanie się wyzwolić. Jeżeli powiemy sobie, produkcja ropy i gazu w Europie powinna być zaprzestana, tak jak powiedzieli w przypadku zbiornika gazowego Groningen, który wygenerował magnitudę 3 z czymś i zaprzestano, to zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym momencie w Rosji, kompletnie nie zachowując żadnych warunków bezpieczeństwa, ta produkcja będzie prowadzona. Więc mówię, OZE też nie rozwiązują spraw, bo też noszą zagrożenia. Hydroelektrownie, to Zikping to była hydroelektrownia. Basel to była geotermia. Więc no, po prostu nie ma odpowiedzi, która by nas uratowała przed wszystkimi zagrożeniami. Należy natomiast starać się jak obniżać poziom, czy podwyższać poziom bezpieczeństwa, obniżać zagrożenie. Smutna konkluzja przed lunchem, także może jeszcze jakieś inne, łagodniejsze pytanie. Proszę, przepraszam. No, znaczy w tej chwili, ja tego nie wiem, bo ja rzeczywiście nie śledzę, zostawiłem to Włochom, natomiast były zdecydowanie interesujące rekomendacje do wdrożenia przez przemysł naftowy w skali całej Włoski. Kwestia obserwacji, kwestia metod analizy obserwacji przed, bo to było możliwe, można było zobaczyć, że ta aktywność wzrastała małych wstrząsów, można się było trochę zatrzymać wtedy.
Może by to pomogło, bo to też nie wiadomo, czy by pomogło, dlatego że to nie jest jak w kranie, że odkręcimy to woda leci, a zakręcimy to przestaje. To nie tak działa. Natomiast może, a jeszcze tylko chciałem na końcu powiedzieć o tych mediach. Ja bardzo pana przepraszam, ale pamiętam takie rozmowę z kolejnym grupą z Polsatu, która przyjechała robić informacje, znaczy robić jakiś wywiad na temat trzęsienia ziemi. Ja mówię mi, słuchajcie, czy naprawdę nie macie się czym zająć? No to no dalibyście spokój, bo to jest jednak krew i łzy. A oni mówią, wie pan co, no kazali nam przyjechać. No kiedyś było wiadomo, że w ciągu, na wiosnę są podtopienia. To mówię, całe żeśmy zjeździli, pół kraju żeśmy zjeździli, bo szukaliśmy tych podtopień, żeby je nakręcić, żeby pokazać, bo akurat ich nie było. Więc mówię, tak, niestety, news jest news. O, więc obaj myślę wiemy, o czym mówimy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pierwsze. Bardzo gorąco dziękujemy panu profesorowi. Chciałbym wręczać w imieniu nas wszystkich tutaj drobny upominek. O matko, złoto. Aż tak akademia nie jest bogata. Cholera, pozłacane. Ale a propos bogactwa, proszę państwa, teraz idziemy na przerwę lunchową.